Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu zaprezentować wybrane produkty firmy Lavo. Jesteśmy na targach IBC w Amsterdamie i mamy możliwość tutaj zaprezentowania szeregu produktów Lavo, które pozwalają na produkowanie dźwięku, produkowanie obrazu, przesyłanie tego dźwięku i przesyłanie obrazu. Chciałbym zacząć od nowego produktu firmy. To jest taka konsoleta produkcji wielkoformatowej MC Quadrat 96. Najnowszym rozwiązaniem, takim, które wyróżnia tę konsoletę spośród innych, jest możliwość śledzenia źródła dźwięku, czyli, które jest dostarczane z mikrofonów rozstawionych czy na scenie, czy na stadionie, i mamy bezpośrednio możliwość podglądu miejsca, w które ten mikrofon jest skierowany. Także to bardzo ułatwia i ułatwiać będzie pracę realizatorów w trakcie bardzo skomplikowanych wydarzeń sportowych czy dużych koncertów. Również w tej konsolecie mamy zintegrowany miernik RTW, który pozwala nam na kontrolę sygnału w jakości dostarczanej przez RTW. Z uwagi na ograniczony czas tej króciutkiej prezentacji chciałbym teraz przejść do rozwiązań konsolet radiowych, gdzie nowym produktem będzie konsoleta Ruby. Jesteśmy przy stanowisku prezentującym konsoletę Ruby. Jest to jedno z nowszych rozwiązań Lavo. Konsoleta może być konfigurowana zależnie od potrzeb w różnych wielkościach, począwszy od 4 tłumików. Konsoleta, tak jak poprzednia wersja rozwiązań Lavo, Crystal czy Relay, ma możliwość zastosowania autogainu czy automiksu, co bardzo pomaga przy takiej bieżącej produkcji radiowej. Realizator nie musi skupiać się na technicznych aspektach, może skupić się na prowadzonym programie i na treści tego programu, co tak naprawdę jest najważniejsze, jeśli mówimy o produkcji radiowej. Produkcja wideo to jest jeden z bardzo ważnych kierunków rozwoju całej linii produktów firmy Lavo. Mówimy tutaj o serii V-Line, która pozwala na przesyłanie sygnałów bez kompresji lub z kompresją na duże odległości. Ogromną zaletą tych urządzeń jest całkowita praca w obszarze IP, bezstratna, jak również z kompresją. Możemy przesyłać te sygnały do dowolnych miejsc. Mówimy tutaj o produktach serii V-Line, jak wspominałem wcześniej, czyli V-Pro 8, V-Remote 4, V-Line. Najnowszym produktem jest V-Matrix, który posiada ogromną moc przetwarzania sygnału i umożliwia zbudowanie całej infrastruktury w dużej stacji telewizyjnej, dużej stacji zajmującej się produkcją najprzeróżniejszych materiałów. Linią rozwojową tych rozwiązań wszystkich wizyjnych chcielibyśmy zainteresować Państwa, ponieważ jesteśmy w momencie, kiedy przechodzimy ze świata cyfrowego do świata rządzonego przez informatyków, przez IP. I to pozwala nam na uproszczenie produkcji, zredukowanie kosztów, przez co więcej środków można przeznaczyć na rozwój czy na produkcję nowych programów. Może zabrzmi to nieskromnie, ale działamy od ponad roku, nie dłużej, bo zaczęliśmy w 2016 roku i działając z taką pasją właściwą środowisku broadcastowemu, otrzymaliśmy nagrodę, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni.